Witamy w sekcji radiowej. Zajmujemy się tu współtworzeniem audycji. Przedstawiamy pogodę, horoskop, jak również pozdrawiam cię gorąco. Witamy w sekcji komputerowo-multimedialnej. Jeśli chodzi o staż pracy, jesteśmy najmłodszą sekcją w centrum. Działamy od niespełna 3 miesięcy. W naszej sekcji zajmujemy się podstawową obsługą komputera, aparatu cyfrowego i kamery. Obecnie uczestnicy ćwiczą pisownie w edytorach tekstowych, ćwiczą bezbłędność i szybkość pisowni w mistrzu klawiatury, co przekłada się potem na tworzenie przez nich przepisów i możliwość stworzenia książki kucharskiej dla sekcji gospodarstwa domowego. Może teraz uczestnicy powiedzą, co lubią robić w naszej pracowni. Ja lubię robić zdjęcia dla uczestników, bo dobre zdjęcia zrobiliśmy, nie? To dzięki pani Kasi. A to gazetka, którą stworzyliśmy my, uczestnicy. Razem z pracownią, komputerową, tak? Z warsztatów terapii zajęciowej, współtworzymy gazetkę, tak? To jest ostatni numer, który wyszedł. Bardzo mi fajny numer. Uklepujemy pana. I doskonalimy wiedzę na temat, na temat posługiwania się igłą, maszyną, nożyczkami, żelazkiem. Uczymy się również szycia ręcznego i maszynowego, haftowania, wyszywania oraz robótek szydełkowych. Chciałabym zachęcić wszystkich do słuchania tego cudownego radia, bo naprawdę warto. Można się dowiedzieć dużo ciekawych rzeczy i posłuchać wspaniałej muzyki oraz przemiłej prowadzącej. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witamy w sekcji gospodarstwa domowego. W dniu dzisiejszym uczestnicy przygotują zupę ogórkową. Poza tym w naszej pracowni przygotowujemy różne ciasta, przekąski, sałatki, imprezy okolicznościowe takie jak majówka, dni staropruskie. Poza tym przeglądamy różne czasopisma w poszukiwaniu nowych przepisów. Zajmujemy się ozdabianiem starych przedmiotów różnymi technikami. Najbardziej taką popularną techniką jest dekupaż. Jest to technika polegająca na naklejaniu serwetek na różne przedmioty, następnie lakierowanie. W ten sposób wygląda ten przedmiot w ten sposób, jakby był malowany ręcznie. Obecnie właśnie tą techniką wykonujemy pisanki wielkanocne. Dodatkowo przecierane są taką farbą specjalną, platynową. Pisanki wykonane w ten sposób są w stylu retro, vintage. Poza tym w naszej pracowni zajmujemy się malowaniem obrazów na różnych podłożach typu deski, płyty, płótna. Farbami różnymi, akrylowymi, olejnymi, pastelami. Poza tym w naszej pracowni wykonujemy różne przedmioty z mas plastycznych, modeliny masy solnej, tak jak tu widać, na przykład aniołki bożonarodzeniowe. Oczywiście wykonywane są przedmioty z gliny pod postacią rzeźb ceramicznych oraz naczyń. Thank you.
Witamy w trakcie edukacyjnym, w której pogłębiamy wiedzę w zakresie umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz umiejętności społecznych. Odbywa się rozwinięcie zakresu kształcenia prostych, podstawowych umiejętności życiowych, takich jak liczenie, pisanie, czytanie, rozpoznawanie godzin na zegarze, a także rozpoznanie podstawy biologii, historii i geografii. Dzisiaj gramy w Scrabble. Gra rozwija logiczne myślenie, kojarzenie. Dzięki temu uczestnicy również pogłębiają zasady ortografii. W naszej sekcji działa również kulturowa teatralna. Przygotowujemy różne przedstawienia, skecze. Prezentujemy się tutaj dla naszej publiczności, jak również dla publiczności na zewnątrz. Sekcja techniczno-stolarska zajmuje się drobnymi rzeczami typu naprawianie szuflad uszkodzonych, renowacja krzesła. Tutaj mamy właśnie przykład krzesła, które zostało przyniesione z danej pracowni i będzie wykonane w stosunku do niego wszystkie naprawcze rzeczy, czyli szlifowanie, wymienianie uszkodzonych elementów. Każdy się powiedział, co w naszej sekcji wykonujemy i tu pan Szumski powie krótko, co tam działamy. Najbardziej to lubię tak. Drzewa trzeba przynieść, żeby tu było ciepło po prostu, trochę zimowy. Posprzątać, porządek wynieść, to trzeba przynieść tak samo. W ogóle no. Czyli wszystko po trochu. Wszystkiego pan po Zygmunt trochu. Pan Zygmunt też powie tutaj. No, lubię majstrolinkować, jak to mówi się, no. Drobne rzeczy, tak. Drobne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. I pan Janek. Lubię przynieść drzewo, pomóc dla stolarzy. Witamy w sekcji życia. Jesteśmy najmłodszą sekcją, działamy od niespełna kilku miesięcy. W naszej sekcji, jak sama nazwa wskazuje, podopieczni mają możliwość rozwijania się w różnych dziedzinach, pogłębiają nabyte już zdolności oraz rozwijają swoje zainteresowania. Najbardziej idziemy właśnie w kierunku surowców wtórnych, dając im ponowne życie, wykonując ze starych czarno-białych gazet torebki, opakowania i wiele innego rękodzieła. W tej chwili właśnie zajmujemy się pozyskiwaniem papieru czerpanego z makulatury. Tutaj jest kilka naszych prac, które były wykonane właśnie z papieru czerpanego oraz z czarno-białych gazet. Hey.